Funkcja wykładnicza określona wzorem f od x równa się 3 do potęgi x przyjmuje wartość 6 dla argumentu. W tym zadaniu musimy ustalić po prostu dla jakiego argumentu x wzór naszej funkcji, czyli 3 do potęgi x, będzie równy 6, czyli po prostu musimy rozwiązać równanie 3 do potęgi x równa się 6. To jest równanie wykładnicze, no i moglibyśmy próbować je rozwiązać w taki sposób, że zgadywalibyśmy, do jakiej potęgi podnieść trójkę, żeby dostać szóstkę. Widać, że jeżeli byśmy podnieśli 3 do potęgi pierwszej, to otrzymamy 3, to będzie za mało, natomiast jak już podniesiemy 3 do potęgi drugiej, to otrzymamy 9 za dużo, czyli x musi być jakąś liczbą z przedziału 1,2. Ile dokładnie wynosi, jaka jest jego dokładna wartość liczbowa, to nam będzie trudno określić, natomiast będziemy mogli wyrazić tego x-a za pomocą logarytmu. Do tego celu musimy sobie przypomnieć, jak się zamienia równania logarytmiczne na równania wykładnicze, czyli po prostu musimy sobie przypomnieć definicję logarytmu. Napiszmy sobie na marginesie, że jeżeli mamy logarytm przy jakiejś podstawie z jakiejś liczby i ten logarytm ma być równy ileś, to dla takiego zapisu, dla takiego równania logarytmicznego obowiązuje zasada kółka. To znaczy, podstawę logarytmu, jeżeli podniesiemy do wyniku, to w rezultacie otrzymamy liczbę logarytmowaną. Czyli mając na uwadze ten schemat, możemy sobie w niego wpisać to nasze równanie. Coś do jakiejś potęgi równa się coś, czyli w naszym przypadku 3 do potęgi x równa się 6, czyli mamy tak, 3 do potęgi x równa się 6. No i w taki sposób zamieniliśmy sobie równanie wykładnicze na równanie logarytmiczne. Możemy sobie nawet je pod spodem napisać. Może napiszę najpierw prawą stronę, potem lewą. Czyli x równa się logarytm przy podstawie 3 z 6 log 3 6. No i w ten sposób rozwiązaliśmy to równanie wykładnicze, to znaczy wyliczyliśmy x-a. Dla x równego logarytm przy podstawie 3 z 6 jest spełnione to równanie, czyli dla takiego x nasza funkcja wykładnicza przyjmuje wartość 6. Zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C.